Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolaszyna z tej strony. Witam was w ciekawej scenerii, bo przy wiatraku. Zaraz opowiem wam o tym, co można kupić za dwa rowery, które udało mi się ostatnio sprzedać. Zapraszam. Jak widzicie, obok mnie znajduje się wiatraczek. Myślę, że ma tak co najmniej 300 kW. A czy zastanawialiście się kiedyś, kiedy wyjedziecie na rowerze, jaką moc generujecie i co moglibyście zasilić? I dzisiaj właśnie chciałbym wam pokazać, co zakupiłem za dwa rowery, które udało mi się sprzedać. Szkoda, bo do Focusa miałem mega sentyment, bo wprowadził mnie w nowy rozdział kolarstwa, a Scott był jego reanimatorem po tym, jak Focusa popsułem za kwotę, no niecałą, ale nazwijmy to, Focus i Scott zasponsorowali mi kolejną rzecz, jaką brakowało mi do mojej kolekcji, do mojego sprzętu, żeby był bardziej już kompletny. O jaki sobie przez ten czas, jak jeżdżę, uczę się tego, co mi potrzeba, jak leciał pomiar mocy. Tam sobie Katek stoi, czeka na mnie i ma na sobie nowe akcesorium. W miesiącu maju był bardzo hojny Dzień Dziecka, a to dlatego, że KTM pozbył się konkurencji w domu i dwa rowery zostały sprzedane i w to miejsce postanowił sobie zakupić jakiś gadżet. A co? No i mówi do mnie tak. No i mówi do mnie tak. Woronku, 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 kup mi nowy pomiar mocy. Ja się go pytam, ale czemu chcesz nowy pomiar mocy? Przecież ty nawet nie miałeś pomiaru mocy, ani go nie widziałeś. A Katek do mnie mówi, boś sprzedał konkurencję, kup coś dla mnie teraz. Wyżyj się na tych pieniądzach, wydaj je i kup mi coś. Padło na markę włoską Favero Asioma Duo Sci. Jest to pomiar mocy w pedałach obustronny. Tajemnicze Sci znaczy, że jest on przystosowany do korpusów pedałów SPD SL z Shimano, dlatego końcówka SHI. Już wam pokazuję. Mamy tutaj ten pomiar i mamy korpus Ultegry R8000. Fajna opcja dla tych, którzy mają już dobre pedały. Jest tylko taki mały haczyk, bo nie wszystkie korpusy się nadają. Widzicie zapewne teraz zdjęcie z pudełka, w którym był zapakowany pomiar mocy. I na opakowaniu jest lista tych korpusów, które się nadają do tego, aby je zamontować na tym pomiarze mocy. Pierwsze może powiem, dlaczego padło na pomiar mocy w pedałach, a dopiero potem powiem, po co na co kolarzowi, Woronowi potrzebne takie bajery, jak on słaby jest, na co mu to, po co sprzedał dwa rowery i kupił sobie jakieś coś elektronicznego. Z doświadczenia, po tym jak kupiłem pomiar mocy Inpika w korbie
w ramieniu korby. Fajnie, bo wiecie, nowy gadżet, jakieś tam nowe parametry. Był to pomiar jednostronny, ale jaka największa wada? Możemy założyć je tylko do modeli korb serii Shimano, do której by się to nadawało. Ja miałem wtedy Ultegrę, więc powiedzmy do 105 do Dura Ace'a by się nadało, ale musimy wybrać sobie jeden rozmiar długości ramienia. Niektórzy mają kilka rowerów, niektórzy lubią zmieniać rowery i chodzi o to, że ktoś nie jest sfitowany, nie zna swoich jakichś tam parametrów, może mieć z tym problem. Znaczy problem na pewno nie jest z tym, żeby to odsprzedać, ale problem jest z tym, że mamy problem. Ja swój miernik tamten sprzedałem osobno, ponieważ przy zmianie roweru okazało się, że tu jest inna korba, długość korby, no i co? No i mamy miernik, nie możemy go używać. A tutaj jest ta opcja, że do każdego roweru ten pomiar mocy możemy zastosować. Nie martwimy się o to, jaka jest korba, jaka jest długość ramienia, tylko po prostu odkręcamy pedały i mamy to. Kolejną sprawą, jaką się kierowałem przy zakupie akurat tej firmy, czyli Favero, ten pomiar, była cena. Interesowały mnie w sumie tylko pedały Garmina, ale jak zobaczyłem, ile kosztują, to tak trochę nie bardzo mi się to widziało. Podwójny pomiar, dwustronny, tam chyba waha się od 4000 wzwyż, może jakieś tam promocje byłoby taniej. No a ja już miałem, jakby nie było, nie tanie pedały te Ultegry. No i zacząłem szperać. A że kiedyś Shybike je testował, też bodajże obustronne, to stwierdziłem, że no firma nie jest zła i wyszedł właśnie model ten Shi, czyli na korpusy od komponentów Shimano i padło na to, znalazłem dobrą ofertę, dobrą cenę. Link do sklepu podam wam w opisie filmu, tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda cenowo i tam jest cała oferta od Favero, zapraszam do zapoznania się z tym. Cena, jaką ja zapłaciłem, było to 2700 zł, bo kupowałem stacjonarnie. Pajączek chce jechać na KTM-ie. Nie licząc moich korpusów, które miałem, cena jest 2700. Licząc korpusy, no to wyszło mniej więcej 3200 zł. Co też było argumentem, żeby akurat wybrać ten pomiar mocy, to, że nie musiałbym zmieniać bloków. Bo jak kupujemy pomiar mocy z korpusami, z Favero, to tam są bloki bodajże Luka. Ja jestem przyzwyczajony do Shimano i jakoś tak jak się przyzwyczaiłem do tego, tak już nie chciałem zmieniać. Jedynym jeszcze aspektem bardzo ważnym, zaraz idziemy do pajączka. Ważnym aspektem, którego ja nie wiedziałem, jest to, że o ten tutaj kawałek, one są troszkę odsunięte na zewnątrz, tak jakby. Producent podaje, też możecie sobie zobaczyć na stronie, będzie tam opis tego. Ja tego jakoś tak nie doczytałem. Trochę byłem zły na siebie, że tej informacji jakoś tam nie doczytałem. Ale się okazało, że przesunąłem bloki po prostu do wewnątrz w butach. Przejechałem się, jest gitara. Jestem zadowolony. Na początku trochę mnie tam bolały kolana, ale to tam może z 2-3 jazdy, tak jakby przyzwyczaić swoje nogi do tej szerokości. Pokażę wam teraz kilka screenów z aplikacji Garmina, gdzie pokazuje mi parametry, jakie oblicza. Nie wiem, czy to Garmin, czy to Favero, ale myślę, że to raczej już Garmin sobie to wszystko przelicza. Jest mega dużo fajnych takich, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która lubi statystyki, jakieś tam tego typu rzeczy, cyferki. Jest bardzo dużo opcji, na przykład to, że widzę, w ilu stopniach jest wykorzystywana energia, w jakim stopniu. No także ja jestem zachwycony pod względem tego, co ja mogę zobaczyć po każdym treningu. Byłem przygotowany trochę na to, że będzie tak jak w Inpiku, że mi pokaże
moc, jaką generuje, jakąś tam średnią i tam te sprawy, a tutaj to jest po prostu kosmos. Nawet pokazuje mi to, ile czasu spędziłem na siodełku, ile czasu spędziłem na stojąco, jaka moc była tu. Także ja jestem zachwycony. Fajnie, bo na przykład możemy kupić sobie zestaw naprawczy z łożyskami. Myślę, z serwisem w razie W nie będzie problemu. Zrobione mam w tej chwili jakieś 800 km, no i nic się nie dzieje. A, bateryjka. Bateryjka ma trzymać 50 godzin, do 50 godzin. A ja już nie wiem, ile zrobiłem godzin przez te 800 km. Ale jeszcze, no chyba jest połowa baterii. Jest, jeśli chodzi o to, bardzo, bardzo fajnie, bo nie musimy za każdym razem martwić się, że nam się to rozładuje. Dobra. Biadoli, biadoli, Woron. Po co mu to? Po co ci, Woron, takie rzeczy? Sprzedajesz dwa rowery, żeby zobaczyć, jak, pod jakim kątem kręcisz korbą. Przede wszystkim dla mnie cyferki. Druga sprawa, jak śledzicie mnie, często zdarzają mi się kontuzje. Tu jest taka opcja, że pokazuje mi to, która strona po każdym treningu daje z siebie więcej. O dziwo, mam równe nogi. Jest tam różnica typu 49,5 do 50,5, więc moim zdaniem to nie jest za duża różnica. A na pewno po każdym treningu, mimo że czujemy się dobrze, silni, fit i w ogóle, możemy zobaczyć, że po danym treningu na przykład co się dzieje z jakąś nogą. I najlepsze jest to, że na tych tabelkach wszystko możemy zobaczyć. Więc to jest dla mnie mega. Nie wiedziałem o tym. Bardziej liczyłem na to, że decydując się na pomiar obustronny, będę właśnie widział, jaka jest różnica między lewą a prawą nogą, ale nie myślałem, że to jest aż tak rozbudowane. Tym bardziej jestem zadowolony i po każdym treningu mogę sobie sprawdzić, która noga, powiedzmy, była mocniejsza tego dnia i na przykład jeśli była słabsza, a wiem, że jest praktycznie 50-50, to po prostu muszę ją troszkę na następnym treningu poluzować. No to chyba największe argumenty to, że kontuzje raz, dwa, widzę postęp. Na pewno widzimy postępy, bo samo przelicza, gdzieś tam Garmin sobie przelicza FTP. W tym momencie mam ustawione w FTP na poziomie 187 watów. Fajne jest to, że właśnie sam pyta się, czy mamy zmienić to i przelicza i wiadomo, ja robię trochę dłuższe trasy, więc tym bardziej on sobie to jakoś tam w miarę wiarygodnie przelicza, jakie to FTP jest. Wertując trochę internety, pomiar w pająku i bodajże właśnie w pedałach jest tak jakby najbardziej wiarygodnym i najbardziej dokładnym pomiarem, dlatego zdecydowałem się właśnie dlatego, że no cena z jednej strony też, z drugiej właśnie też, że miałem już fajne korpusy, które się sprawdziły, nie chciałem tego zmieniać. Jeśli chodzi o te kontuzje, no ja ogólnie mam niewykształcone troczki w obu rzepkach, więc dla mnie takie rzeczy jak to, czy dzieje się coś z moją nogą, czy Łukasz musi interweniować, czy nie, jest bardzo ważne. Dlatego też się na to zdecydowałem, mimo że jestem amatorem, nie osiągam jakichś super, nie wiadomo czego, osiągów też przez mój brzuch, to już w ogóle. Także dla mnie każdy jakiś tam postęp, wat więcej, czy szybszy przejazd, no jest radością, tak? A jak mam inwestować w siebie, to inwestuję w to, co lubię, czyli w kolarstwo i tak to wszystko wygląda. Scott i Focus zasponsorowali mi pomiar mocy. To co? Jak macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was do klubu na Strawie, do Szoso po Szosie. Link też macie na dole w opisie. Możecie sobie bezpośrednio tam wskoczyć. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Hej!